Krzysiu, prosimy. Może właśnie powiem, kim jest Krzysztof. Krzysztof Domina jest to uczeń pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia Tomasza Znana. Poprosiliśmy, żeby zaszczycił nas dzisiaj swoją obecnością i grą. Myślę, że fajnie upili nam czas. Brawo. Dziękujemy, Krzysztof. Mam nadzieję, że po części oficjalnie jeszcze świetnie się wstrzymało. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich obecnych, wszystkich tych, którzy chcieli dzisiaj uczestniczyć w naszej konwencji. Konwencji zorganizowanej po raz pierwszy w Pruszkowie przez Komitet Wyborczy Wspólnie Pruszków Rozwijamy. Witam tych, którym szczególnie leży na sercu dobro naszego miasta. Również tych, którzy szukają dla tego miasta alternatywy oraz otwarci są na zmiany. Również nie ukrywam, że witamy wszystkich tych, którzy przyszli po prostu z czystej ciekawości i mają dylemat, którą drogą podążać. Ja bardzo proszę, zostańcie, bo warto. Posłuchajcie nas, zobaczycie. Na początku warto nakreślić kilka zdań na temat komitetu. Sam komitet został powołany przez Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy. Grupa mieszkańców postanowiła swoją pracą przyczynić się do tego, aby ich rodzinne miasto Pruszków było piękniejsze, bardziej przyjazne i nowocześniejsze. Już od samego początku istnienia komitet działa bardzo aktywnie, organizując różne akcje na rzecz Pruszkowa. Dzisiejsza konwencja, drodzy Państwo, ma na celu przybliżenie założeń przyjętych przez sam komitet oraz przez jego lidera, pana Pawła Makucha. Ale zanim pan Makuch przedstawi nam swoją koncepcję działania, ja krótko scharakteryzuję jego postać, bo naprawdę warto, jest to postać bardzo ciekawa. Pan Paweł Makuch jest rodowitym pruszkowianinem, urodził się w 1976 roku. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Sygiedyńskiego, Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Liceum Ogólnokształcącego imienia Tomasza Zana. Studia prawnicze odbył na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji, po których rozpoczął radcowską. Egzamin radcowski zdał w roku 2004 i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie trwania aplikacji, i ja to doskonale pamiętam, odbył służbę wojskową. Dziś jest oficerem rezerwy. Na początku swojej kariery zawodowej podjął pracę ze studentami z jednej z warszawskich uczelni. Pracował również jako radca prawny w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, a także w spółce akcyjnej PZU. W chwili obecnej prowadzi kancelarię prawną w Warszawie. Paweł Makuch to ciekawa postać, bowiem kocha sport. Dlatego przez 10 lat współpracował z klubem Znicz, od pomocy prawnej aż po udział w zarządzie, za co dwukrotnie został odznaczony odznaką Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Od dekady pozostaje również w związku małżeńskim z obecną tu na sali Małgorzatą Makuch. Mają dwie córeczki, 8-letnią Antoninę oraz 6-letnią Anielę. Mam nadzieję, że właśnie w taki krótki sposób, bo nie chcemy tu nikogo zanudzać, przybliżyłam troszeczkę postać pana Pawła Makucha, pełnomocnika wyborczego Komitetu Wspólnie Pruszków Rozwijamy. I w tym miejscu, panie Pawle, zapraszam do zabrania głosu. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Czy dobrze mnie słychać? Słabo, no to będę musiał skorzystać z pomocy... Będę musiał skorzystać z pomocy techniki, chociaż szczerze powiedziawszy wolę bezpośredni kontakt
z osobami, z którymi rozmawiam. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo w takim gronie przybyli na wydarzenie, które już zostało zauważone, jest pierwszym tego typu wydarzeniem na terenie naszego miasta. My też, proszę Państwa, uczymy się. My też chcemy zaprezentować Państwu pewnego rodzaju nowość, coś, co może być zupełnie innego rodzaju. Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że przedstawię Państwu założenia programowe, z którymi chcemy pójść do zbliżających się wyborów samorządowych. Założenia programowe, które opracowywane były przez bardzo długi czas, przez wielu ekspertów, także przez mieszkańców naszego miasta, za co serdecznie dziękuję. Tak naprawdę, proszę Państwa, jest to nasz program, który ja osobiście nazywam planem. Ponieważ nie jesteśmy partią polityczną, nie mamy programu, który będziemy obiecywać. Mamy plan, który chcemy systematycznie realizować. Plan, który chcemy po 5-letniej kadencji stanąć przed Państwem i powiedzieć, nie wstydzimy się. To, co zaplanowaliśmy, zrealizowaliśmy. To, co zrobiliśmy, zostało przedstawione na samym początku naszej drogi. Proszę Państwa, tak naprawdę po zakończeniu tej kampanii wyborczej, która dla nas osobiście zaczyna się teraz, w tym momencie, my wszyscy nadal będziemy mieszkańcami tego miasta. My wszyscy ze sobą będziemy współpracować, niezależnie od tego, jaki kto osiągnie sukces w tym wyborach. Dlatego ja ze swojej strony mogę zapewnić, że kampania prowadzona z naszej strony będzie kampanią kulturalną. My chcemy się zmierzyć na argumenty, my chcemy zmierzyć się na planach, na zasadzie zrozumienia, polemiki, dyskusji, oczywiście czasami ostrej i tego się nie boimy. Jeżeli tylko przeciwnicy będą chcieli w taką dyskusję wchodzić, jesteśmy na to całkowicie przygotowani. Proszę Państwa, plan opracowany opiera się na nowoczesności, ale nowoczesności, która wynika z ponad 100-letniej tradycji naszego miasta. Ta tradycja jest uszanowana, ta tradycja ma być kontynuowana, ona ma być podkreślana. Proszę Państwa, tak naprawdę Pruszków jest jeden. Ja wielokrotnie spotykałem się z opiniami na temat podziału Pruszkowa na tereny oznaczone okręgami wyborczymi. Ja osobiście uważam, że tak nie jest. Pruszków jest jeden. Żbików, Gąsin, Bąki, Wyględówek, osiedle Ostoja, Śródmieście. To tak naprawdę jest Pruszków. I wszyscy, którzy tutaj mieszkają, mieszkają w Pruszkowie. My wszyscy musimy doprowadzić do tego, żeby rozwój poszczególnych dzielnic naszego miasta był spójny, równoległy i taki sam. My musimy doprowadzić do tego, żeby nasze miasto rozwijało się w sposób właściwy, w sposób systematyczny i zrównoważony. I proszę Państwa, zanim przejdę do przedstawienia założeń, chciałbym powiedzieć, że z naszej strony uważamy, że musi nastąpić pewnego rodzaju brak arogancji. Brak arogancji w stosunku do mieszkańców naszego miasta. Należy tych mieszkańców słuchać i całkowicie wykonywać ich sugestie i polecenia. Proszę Państwa, tak naprawdę nic o nas bez nas. To jest podstawa i ja chciałbym, żeby to przez całą 5-letnią kadencję przyświecało wszystkim osobom, które osiągną sukces idąc z ramienia naszego komitetu wyborczego. Nigdy nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek, kto zostanie wybrany z naszych list, odwrócił się od mieszkańców miasta, odwrócił się od obywateli. Proszę Państwa, chcemy zapewnić naszemu miastu rozwój. Rozwój nowoczesny. Chcemy, żeby Pruszków wszedł w XXI wiek. Chcemy, żeby, proszę Państwa, Pruszków tak naprawdę przestał być określany z
synonimem sypialnia Warszawy. My nie jesteśmy sypialnią Warszawy. My jesteśmy ogromnym miastem z bardzo dużym potencjałem leżącym pod Warszawą. I my musimy dostrzec nasze szanse w naszym położeniu na terenie naszego kraju. Pruszków. Proszę Państwa, no Pruszków jest domem, tak? Pracując nad założeniami programowymi, nie da się inaczej tego określić jak dom. Ostoją, stabilnością domu, w każdym domu jest stół. Stół oparty jest na czterech nogach. I nasz program, nasz plan oparty jest na czterech filarach. Głównym filarem, pierwszym filarem jest transport. Następnym edukacja, ekologia i rozwój. Proszę Państwa, transport. Ja pozwolę sobie pokrótce przedstawić pewne tezy związane z tym naszym filarem. Budowa, rozbudowa bezpłatnych parkingów. Wszyscy wiemy, wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja z miejscami parkingowymi na terenie naszego miasta. I nie mówię tutaj o Śródmieściu. Mówię także o każdych innych dzielnicach naszego miasta. Mówię o okolicach, które zostały zabudowane dużymi osiedlami mieszkaniowymi, gdzie jest to bardzo utrudnione. Jesteśmy, proszę Państwa, wszyscy bardzo mocno zdeterminowani i jasno i wyraźnie mówimy nie dla płatnej strefy płatnego parkowania w Pruszkowie. Ta kwestia wraca wielokrotnie. To jest kwestia, która jest no, od kilku ładnych lat sprawą powracającą. Starają się nam niektórzy wmówić, że wprowadzenie płatnej strefy parkowania w Pruszkowie rozwiąże problemy z parkowaniem. Nie, proszę Państwa. Pobieranie opłat od mieszkańców miasta w żaden sposób tak naprawdę ostatecznie nie wpłynie na to, że tych miejsc parkingowych będzie więcej. Proszę Państwa, jesteśmy ogromnym, bardzo dużym miastem i my osobiście uważamy, że powinniśmy dążyć do stworzenia darmowego miejskiego transportu opartego na pojazdach ekologicznych. Ja nie mówię, proszę Państwa, że dokonamy tego w ciągu roku, dwóch lat. Ja mówię o tym, że w pięcioletniej kadencji miasto Pruszków stać na to, żeby doprowadzić do tego, żeby stworzyć darmowy transport miejski oparty na ekologicznych pojazdach. Są ku temu możliwości, można wykorzystać środki, które można pozyskać. Proszę Państwa, racjonalna budowa i modernizacja dróg rowerowych. Celowo podkreślam słowo modernizacja. Wiadomo, wszyscy uważamy, że te drogi rowerowe powinny powstawać, ale te drogi które są, powinny być modernizowane. Powinniśmy mieć pewnego rodzaju spójną ścieżkę dróg rowerowych. To nie tylko, proszę Państwa, jest komfort, to przede wszystkim jest bezpieczeństwo. Korzystając ze spójnych, zmodernizowanych dróg rowerowych, które tak naprawdę, o czym będę mówił za chwilę, łączyć się będą w pewnego rodzaju całość, sieć z okolicznymi gminami, pozwolą nam bezpiecznie z tych dróg korzystać. Ostatnią kwestią, którą warto się tutaj zająć, jest, proszę Państwa, wprowadzanie rozwiązań inżynierii ruchu. Jest to bardzo szeroki temat. Wiele godzin poświęciliśmy na rozmowy z ekspertami w tym zakresie. I ja Państwu powiem, tak naprawdę da się. Nie jest ważne, że przez Pruszków przechodzą drogi, którymi zarządcami są zupełnie inne podmioty. Że mamy 719 drogę wojewódzką. Tak? Nie tak dawno jak wczoraj kolejna stłuczka na skrzyżowaniu Alei Niepodległości i Wojska Polskiego. To miasto Pruszków, to włodarze tego miasta powinni dążyć do modernizacji tej drogi. Ta droga ma spełniać wszelkiego rodzaju warunki. Ta droga ma być bezpieczna. Na tej drodze powinniśmy poczynić wszystko, żeby jak najmniej ludzi odnosiło, nie wiem, szkody bądź ginęło. Proszę Państwa, edukacja. Po pierwsze, modernizacja, rozbudowa i docelowa budowa żłobków, przedszkoli, szkół, przedszkoli. Nie są to słowa gołosłowne, proszę Państwa. Każdy, kto ma styczność z edukacją na terenie miasta Pruszkowa,
czy to tą przedszkolną, czy wcześniejszą, czy tą podstawową, wie, z jakimi bolączkami wszyscy się borykamy. Jest następna sprawa. No, daleki jestem od tego, żeby Państwu powiedzieć, że w przeciągu, nie wiem, najbliższych 2 lat my to załatwimy, że, nie wiem, dzieci nie będą chodziły zmianowo do szkoły. Tak? Czy my doprowadzimy do tego w ciągu roku, że na przykład, nie wiem, posiłki w szkole będą darmowe? Powinny być. Ja się całkowicie zgadzam. To naprawdę dla budżetu miasta, dla nas wszystkich, którzy płacimy podatki, nie będzie to bardzo duży uszczerbek. Natomiast wprowadzenie pewnego rodzaju racjonalnego zarządzania budynkami oświaty, rozbudowa, modernizacja tego wszystkiego, doprowadzi do tego, że zacznie to wszystko jakoś wspólnie działać. Proszę zauważyć jedną rzecz. My się rozbudowujemy. Przybywają nam mieszkańcy, nowi obywatele, tak? Wszyscy tutaj żyjemy. Proszę Państwa, przy którym tak naprawdę dużym osiedlu powstała szkoła, powstał żłobek miejski albo przedszkole, tak? Sprowadzają się tysiące ludzi do naszego miasta, a my nadal korzystamy z infrastruktury, która powstała 30, 40, 50 lat temu. Niedługo będziemy obchodzili, drodzy Państwo, 80-lecie szkoły podstawowej nr 6. Piękna rocznica. W 23 roku będziemy obchodzili 100-lecie Liceum Ogólnokształcącego Tomasza Zana. Tak? Piękny nowy budynek, który mamy wybudowany. Natomiast każda inna szkoła. Ja się całkowicie zgadzam, ja nie neguję, jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że się w tym zakresie nic nie robi. Powstała nowa szkoła na Bąkach, przy szkołach powstały sale gimnastyczne. Ja się zgadzam. To wszystko jest, to wszystko powstaje, ale pytanie brzmi tak, czy nie jest to za mało? Naszym zdaniem tak. Proszę Państwa, decentralizacja pruszkowskiej kultury. Miejski Ośrodek Kultury działający w Pruszkowie, Kamyk, który obecnie zmienia siedzibę. Za dużo by mówić tak o pewnego rodzaju racjonalności tego przedsięwzięcia. Organizujące fantastyczne rzeczy. Wielu z nas korzysta z dobrodziejstw Miejskiego Ośrodka Kultury Kamyk, chodząc tam i nie wiem, czy korzystając samemu, czy prowadząc własne dzieci. Proszę tylko zauważyć jedną rzecz, bo na to nie zwraca uwagi absolutnie nikt. Prawie 70-tysięczne miasto, tak? Bo oficjalnie według ostatnich doniesień Urzędu Miasta mamy ponad 61 tysięcy mieszkańców zameldowanych, ale wszyscy wiemy, ile osób mieszka, u nas nie jest zameldowanych. Korzystamy tak naprawdę z jednego domu kultury. Dlaczego? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego na Szpikowie nie ma domu kultury? Dlaczego na Staszica nie ma domu kultury? Dlaczego, nie wiem, rodzic musi przez całe miasto prowadzić dziecko na zajęciach? Mamy centralizację domu kultury, tak? To jest nie do przyjęcia w dzisiejszych czasach w sytuacji tak dużego i rozległego miasta. Proszę Państwa, oddzielenie kultury od sportu. Ja, jak zostało powiedziane, mam trochę pojęcia o pruszkowskim sporcie. Natomiast to, co zostało zrobione nie tak dawno, a mianowicie powstanie Centrum Kultury i Sportu, spółki miejskiej, uważam za bardzo duży błąd. Proszę Państwa, nie da się połączyć tych dwóch rzeczy. I wystarczy tylko i wyłącznie czerpać z doświadczenia i mieć troszeczkę wyobrażenia. I wszyscy wiemy, co się stało z Ministerstwem Kultury i Sportu. Nie istnieje. Tak? Tych rzeczy nie da się połączyć. Nie da się połączyć na szczeblu centralnym, nie da się połączyć na szczeblu lokalnym. Kultura jest kulturą, sport jest sportem. Oczywiście sport ma być kulturalny, ale nie tędy droga. Proszę Państwa, start-upy. Coś, czego tak naprawdę w Pruszkowie nie ma. A dlaczego? Dlaczego Urząd Miasta nie wspiera start-upów, nie wspiera przedsiębiorczości lokalnej tutaj? My, proszę Państwa, zaczynając naszą działalność i podejmując decyzję o nazwie stowarzyszenia, postawiliśmy na rozwój. I tak naprawdę za każdym razem, prowadząc każdą, nie wiem, akcję, staraliśmy się prowadzić ją z kimś, żeby to było rozwojem.
i dla nas, i dla tej osoby, żebyśmy mogli kogoś pokazać. Mamy wielu fantastycznych młodych ludzi, którzy mają naprawdę pomysły. Proszę mi wierzyć, spotkałem się z wieloma osobami, wiele osób połapało ze mną kontakt na temat pomysłów, jakie można by było tutaj realizować. Mamy to, co mamy, tak? Ale wykorzystujmy to. Miejmy nowe pomysły. Proszę Państwa, program aktywacji młodzieży i seniorów. To jest ściśle związane z pewnego rodzaju decentralizacją tutaj tej kultury, ale i sportu. Natomiast, proszę Państwa, jako ojciec dwóch córek, ja bym chciał je zatrzymać w tym mieście. One zaczynają w jakiś sposób dorastać, ale ja bym chciał, żeby one były tutaj, żeby miały co w tym mieście robić. Ja bym chciał, żeby moja babcia nie była pozostawiona sama sobie. Naprawdę bardzo mocno trzeba się zastanowić nad kwestią pomocy miasta dla mieszkańców w opiece nad osobami starszymi. Chyba wszyscy, którzy mają styczność z osobami starszymi, jeżeli się nimi opiekują, czasami wiedzą, jaka jest sytuacja, jak ciężko jest uzyskać jakąkolwiek pomoc. My uważamy, że powstanie na terenie Pruszkowa ośrodka, gdzie dziecko będzie mogło powierzyć opiece swojego często już chorego, niedołężnego, powiedzmy, rodzica bądź dziadka i spokojnie jechać do pracy, czy tą pracę wykonywać na terenie Pruszkowa, po czym odebrać, tak samo jak się odbiera dziecko z przedszkola, gdzie mamy zaufanie do tego, do przedszkolanych, do tego typu jednostek, byłoby ogromną ulgą dla naszego społeczeństwa. Tym bardziej, że musimy zauważyć jedną podstawową rzecz. Tak naprawdę nasze społeczeństwo się starzeje. Ja nie będę mówił o próbach, proszę Państwa, związanych z podniesieniem dzietności w naszym kraju, bo zupełnie to nie jest temat. Jaki będzie skutek? Zobaczmy, mam nadzieję, że bardzo pozytywny. Ekologia. Nikt chyba tak naprawdę nie wie dobrze, jak tylko i wyłącznie mieszkańcy Gąsina bądź tamtej części osiedla Staszica, jakie problemy generuje, proszę Państwa, MZO, spółka miejska, sortownia śmieci. Proszę mi wierzyć, to jest problem, który tak naprawdę można rozwiązać. Rozbudowa, modernizacja i docelowe tworzenie terenów zielonych. Mamy parki. O te parki należy zadbać. Proszę mnie znowu źle nie zrozumieć. My nie mówimy, że te parki są niezadbane. Natomiast potencjał tych parków, możliwość ich wykorzystania jest naprawdę bardzo duży. Teraz się tego nie czyni. Proszę zobaczyć i w żaden sposób nie chcę być tutaj uszczypliwy i porównywać naszego miasta do jakiegoś innego miejsca. Natomiast wielokrotnie to było czynione. Tak naprawdę to Pruszków jest naszym domem, ten Pruszków jest najładniejszy. Ale możemy sprawić, że będzie on jeszcze ładniejszy. Możemy sprawić, proszę Państwa, że powstaną atrakcje takie, jak powstają w okolicznych miejscowościach. To tak naprawdę, proszę Państwa, wszystkie inne okoliczne miejscowości powinny uczyć się od nas. To tak naprawdę ludzie z Błonia powinni przyjeżdżać do Pruszkowa, do Parku Bajka. Bo my mamy takie możliwości. My mamy do tego chęci i my to możemy zrobić. Proszę Państwa, wdrożenie systemu Czyste Miasto. Mamy XXI wiek. Każdy z Państwa ma przy sobie telefon komórkowy, smartfon najczęściej. Miasto Pruszków powinno być przykładem czystości. Nie powinno być tak jak teraz, że ja idąc z córkami, kiedy kupimy, nie wiem, batona, córka mi daje papierek i mówi,
tato wyrzuć. I ja z tym papierkiem idę i szukam kosza. Tak? To nie są rzeczy, to nie są rzeczy odkrywcze. Proszę Państwa, miasto Pruszków powinno mieć swoją aplikację. Ja się Państwa zapytam teraz, każdego z Państwa z osobna i przypuszczam, że nie wszyscy będą wiedzieli, co zrobić, gdzie się udać albo gdzie zadzwonić, jeżeli się okaże, że na przykład, nie wiem, latarnia w Pruszkowie nie świeci. Proszę Państwa, nas jako obywateli to nie powinno obchodzić. Państwo, my wszyscy powinniśmy mieć aplikację bądź jeden numer telefonu, pod który będziemy zgłaszać tego typu rzeczy. Jeżeli ta latarnia nie jest na drodze gminy, to osoba, która obsługuje ten cały system, już jej rola jest w tym, żeby poczynić takie kroki, żeby Państwa zgłoszenie zostało zrealizowane. Proszę Państwa, wprowadzenie kompleksowych rozwiązań antysmogowych i proekologicznych z edukacją, z kwestią wymiany pieców. Temat rzeka, któremu moglibyśmy poświęcić bardzo dużo czasu. Proszę Państwa, miasto Pruszków to robi. Wprowadza. Dofinansowuje wymianę pieców. Czasami tylko jest z informacji, jakie my otrzymujemy, jest problem z komunikacją. Coś, co my uważamy, że tak naprawdę w tym mieście kuleje. Władza, mieszkańcy. A to tak naprawdę mieszkańcy są władzą. Nie sztuką jest dać ogłoszenie na stronie internetowej, że jest dofinansowanie pieców, tak? Sztuką jest na przykład, kto z ulicy Starowej, użytkujący stare piece, ma dostęp do tego internetu i skorzysta z tej pomocy. Proszę Państwa, w ekologii znalazło się także stwierdzenie bezpieczny senior. Tak naprawdę, rozmawiając z osobami starszymi, osoby starsze często wskazują na pewnego rodzaju brak możliwości ekonomicznych. Bardzo często wszyscy wiemy, że na wizyty u lekarzy specjalistów czekamy bardzo długo. My tego nie zmienimy. Bo to nie jest nasza rola, to nie jest rola samorządu, żeby to zmienić. Ale my możemy w mieście wprowadzić przynajmniej pewnego rodzaju minimum bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa, pewnego rodzaju komfort profilaktyki. Ja osobiście uważam, że my docelowo powinniśmy doprowadzić do tego, żeby miasto Pruszków finansowało badania dla seniorów. Raz w roku każdy senior, który będzie chciał skorzystać z tego, będzie mógł na koszt miasta wykonać podstawowe badania lekarskie. Proszę Państwa, rozwój. Rozwój coś, co no, jest dla mnie naprawdę bardzo rzeczą ważną. Zacznijmy od otwarcia przestrzeni publicznej. Wszyscy wiemy, jak wygląda targ na ulicy Komorowskiej, na ulicy Pańskiej, na Żbikowie. Tak? Piękny teren, który jest ogrodzony. Proszę Państwa, my uważamy, że ta przestrzeń powinna być oddana mieszkańcom miasta. Tam targ powinien się odbywać. Tak jak teraz, dwa razy w tygodniu, poszczególne dni. Natomiast później co się dzieje? Na ulicy Komorowskiej mamy wynajęty plac na plac manewrowy, prawda? Wszystko jest ogrodzone, pozamykane. Ten teren powinien stać się placem miejskim, na którym odbywać się będą targi, ale z którego będą mogli korzystać mieszkańcy. I proszę mi wierzyć, to nie są żadne mrzonki, to nie jest nic nie do zrealizowania. To można bardzo prosto, bardzo fajnie zrealizować. Ja sam bardzo chętnie, jeżeli będzie mi to dane, pójdę i zacznę demontować to ogrodzenie, które jest. To szpetne, betonowe ogrodzenie. Tak samo Urząd Miasta, proszę Państwa. Co to znaczy odgradzać się w ogóle od obywateli? I nie są to żadne wielkie słowa. Urząd Miasta na ulicy Kraszewskiego.
kończy urzędowanie, zamyka się bramę, zamyka się szlaban. Straż miejska, która dba o nasze bezpieczeństwo, wjeżdża, wyjeżdża z parkingu. Ja zadam pytanie, dlaczego nie można tam postawić ławki i dlaczego rodzic nie może tam pójść z dzieckiem i na pustym parkingu dziecko nie ma sobie, nie wiem, w bezpieczny sposób pojeździć na rowerku? Ja tego nie rozumiem. Proszę Państwa, marketing miejsca. Coś, o czym wspominałem. Coś, co jest całkowicie zapomniane w naszym mieście. Pruszków ma być znany. To my musimy wymyśleć, co nas wyróżnia. To my to musimy zaprezentować i pokazać na terenie Polski. Skończyły się lata 90. Skończyło się jechanie na mafii. Tak? Niektóre miasta wykorzystywały to na świecie, prawda? My całkowicie nie. Ale to się skończyło. Do tego nie wrócimy, do tego nie możemy powrócić. Natomiast musi powstać kompleksowy plan marketingu miejsca. Pruszków, to co powiedziałem na początku, musi wykorzystać, drodzy Państwo, swoje możliwości, swoje położenie względem stolicy europejskiego kraju. Proszę Państwa, rozwój spółek miejskich. Kolejny punkt w bardzo ważnym filarze. Spółki miejskie, które mamy na terenie miasta Pruszkowa, one mają być prężne. One mają być zarządzane przez menadżerów. One mają funkcjonować i one mają zarabiać pieniądze. One mają zarabiać pieniądze po to, żeby generować zyski. A te zyski mają być przekazywane nikomu innemu, tylko mieszkańcom naszego miasta. A tak naprawdę jesteśmy miastem bez własnych wodociągów i kanalizacji. A wiem, o czym mówię. Jesteśmy miastem korzystającym z transportu innego miasta. I tak to wygląda. Menadżerowie do spółek. Spółki mają przynosić zyski. Są to spółki prawa handlowego. Ideą powołania spółki handlowego jest, proszę Państwa, wykonanie rachunku ekonomicznego. Zrównoważony rozwój całego miasta. Już o tym wspomniałem. Pruszków jest jeden i nikt mnie nie przekona, że mamy podziały w Pruszkowie. Serce miasta bije na Żbikowie, tak? Ale jesteśmy jednym organem. Ja osobiście nie zgadzam się na żadne podziały. Nie zgadzam się na to, żeby, nie wiem, no, moi koledzy mieszkający na Gąsinie mówili, że Gąsin to jest Gąsin, a ja mieszkający na Śródmieściu będę mówił, że to jest Śródmieście. Nie, wszyscy jesteśmy z Pruszkowa. Proszę Państwa, stop arogancji. Stop arogancji. Od wielu lat słyszę to hasło stop arogancji od mojego dobrego znajomego, którego poznałem kiedyś i pozwoliłem sobie za jego zgodą to hasło wykorzystać, przekonać do niego wszystkich naszych członków. Mówię o obecnym tutaj Marku, za co serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, urząd, urzędnicy, radni, prezydent ma być dla mieszkańców. Nie ma podejmowania decyzji o istotnych rzeczach miasta bez konsultacji społecznych, bez zgody mieszkańców. Nie może być sytuacji tego typu, że będziemy narzucać cokolwiek, bo my tu jesteśmy, my tu żyjemy, my tu funkcjonujemy. Proszę Państwa, rozpoczęcie współpracy z powiatem i sąsiednimi gminami. Tak, rozpoczęcie współpracy. Wielokrotnie słyszymy i wszyscy, którzy się chociaż trochę interesują lokalnym życiem tutaj na terenie gminy, na terenie powiatu pruszkowskiego, czasami słyszy stwierdzenia, to się nie da zrobić, ponieważ to skrzyżowanie to jest skrzyżowanie drogi gminnej i powiatowej. Nie, proszę Państwa. Jesteśmy największą gminą w powiecie pruszkowskim. Powinniśmy świecić przykładem, dawać przykład. Powinniśmy scalać wszystkich innych
i zacząć tą współpracę. Chociażby wrócimy do pierwszego punktu a propos modernizacji i rozbudowy dróg rowerowych. Dlaczego w chwili obecnej, wyjeżdżając z Pruszkowa, mijając szpital na Wrzesinku, wjeżdżamy w drogę rowerową gminy Michałowice? Dlaczego takich inwestycji nie można prowadzić spójnie? To naprawdę nie jest ciężkie. To jest tylko kwestia porozumienia się. Dlatego ja osobiście mówię, dosyć sztucznej wojny z powiatem. Nie może być sytuacji takiej, gdzie my będziemy zrzucać winę jeden na drugiego, bo to do niczego nie doprowadzi. My musimy usiąść i my musimy razem to zrobić. Bo jest Pruszków i jest powiat. I tak jak powiedziałem, jest jeden Pruszków, tak samo jest jeden powiat pruszkowski. I nieważne, że jest Raszyn, Piastów, Michałowice, Nadarzyn. My jesteśmy jednym powiatem. My musimy wprowadzić ścisłą współpracę, konsultacje z powiatem pruszkowskim. Proszę Państwa, następna sprawa. Prezydent i urząd dla mieszkańców. Tak, dla mieszkańców. Nie może być sytuacji takiej, że ktokolwiek po 21 października albo 4 listopada zapomnie o mieszkańcach. Urząd ma być otwarty. Każdy radny, który zostanie wybrany z list naszego komitetu, ma pozostawać i być do dyspozycji mieszkańców. Nie okręgu, z którego zostanie wybrany. Do dyspozycji mieszkańców. Bo tak naprawdę, proszę Państwa, okręgi zostały stworzone ze względów administracyjnych. A my wybieramy Radę Miasta Pruszkowa, nie poszczególnych dzielnic. Proszę Państwa, każdy z tych filarów, transport, edukacja, ekologia, rozwój, jest rozwinięty jeszcze dalej, szerzej. My będziemy w trakcie kampanii wyborczej przedstawiać poszczególne etapy. Ja wiem, że teraz można by było długo mówić, natomiast nie chcę też Państwa zanudzić. Chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. My nie jesteśmy politykami. Ja nie jestem politykiem. Ja nie skończyłem politologii, ja skończyłem prawo, ja jestem prawnikiem. Jeżeli w tych wyborach nam się powiedzie, ja nigdy nie powiem, że ja jestem politykiem. Bo my nie jesteśmy partią. My nie możemy być politykami. Jeżeli my powiemy, że jesteśmy politykami, to tak naprawdę przestaniemy Państwa reprezentować. My jesteśmy mieszkańcami, którzy zostali wybrani. To tak samo, jak ja pamiętam jeszcze czasy licealne, jak byłem przewodniczącym samorządu szkolnego. Ja nadal byłem uczniem. I tutaj ma być dokładnie ta sama sytuacja. I proszę mi wierzyć, jestem pełnomocnikiem wyborczym i ja będę sam tego osobiście pilnował, żeby radni, którzy dzięki Państwu zostaną wybrani, co bardzo serdecznie proszę i apeluję, nadal pozostawali mieszkańcami. Żeby nie było sytuacji takiej, że ci mieszkańcy dopiero za 5 lat, bo proszę pamiętać, że wchodzimy w 5-letnią kadencję, że oni za 5 lat się obudzą i powiedzą: o, my jesteśmy mieszkańcami tego miasta. Nie. Cały czas musimy nimi pozostawać. Cały czas musimy nimi być i cały czas musimy szanować tych, którzy nas wybrali. Proszę Państwa, ja Państwu powiem. Skupiliśmy grupę naprawdę fantastycznych, mądrych ludzi. Ludzi, którym powiodło się w życiu osobistym i zawodowym. Wielu z nas osiągnęło sukcesy w biznesie, w pracy zawodowej, w pracy naukowej. Proszę Państwa, i tak naprawdę to my chcemy. Nikt nas do tego nie zmusza. My chcemy nasze doświadczenie przenieść na grunt miasta. Współpraca naszego stowarzyszenia, które powołało komitet wyborczy na terenie miasta, układała się dobrze. My skupiamy ludzi o najróżniejszych przekonaniach. I tych po prawicy, i tych po lewicy. Ale dzięki temu, że nie wchodzimy w politykę,
my jesteśmy w stanie wypracować dobrą koncepcję dla tego miasta. Dlatego, że my działamy ponad podziałami, jesteśmy w stanie porozumieć się z innymi stowarzyszeniami na terenie miasta Pruszkowa. I proszę Państwa, układając listy wyborcze Komitetu Wyborczego wspólnie Pruszków rozwijamy, bardzo ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Ostoja. Stowarzyszenie Ostoja, które w ramach naszego komitetu wystawia także kandydatów. I teraz pozwolą Państwo, że oddam głos pełnomocnikowi Stowarzyszenia Ostoja, bo my wszyscy jesteśmy równorzędni. My wszyscy jesteśmy na równej pozycji, my wszyscy jesteśmy mieszkańcami miasta. Ja sobie pozwolę zakończyć swoje wystąpienie stwierdzeniem: dla dobra Pruszkowa, pro bono Pruszków. Dziękuję bardzo. Panie Jakubie, bardzo. Dzień dobry Państwu, Jakub Kotelecki, ja jestem pełnomocnikiem Stowarzyszenia Moja Ostoja. Też nie jestem politykiem, aczkolwiek jestem politologiem, skończyłem politologię. Pewnie Państwo się zastanawiają, dlaczego akurat Maków? Dlaczego wybraliśmy Maków? Nie słychać? Teraz słychać lepiej? Tak, no dlaczego wybraliśmy Makucha, nasze stowarzyszenie? No nie dlatego, że jest przystojniejszy niż Starzyński czy Sipiera. Nie. Ale jest. Jest, jest. Aczkolwiek. Nie ma co ukrywać. Nie dlatego, że mu ładnie z oczu patrzy i mu zaufałem, bo każdy, kto śledził w różnych miejscach, głównie na Facebooku, kiedy powstawało stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy, ja byłem jednym z większych krytyków tego stowarzyszenia. Chciałem się po prostu zorientować, co reprezentuje sobą pan Paweł Makuch, pani Eliza Kurzela. Chciałem się dowiedzieć po prostu, kto to jest, kto ich wysłał, żeby tworzyli stowarzyszenie. Po pewnym czasie zorientowałem się jednak, na samym początku, kiedy powstawało stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy. My chwilę wcześniej się powstaliśmy na Ostoju, tworzyliśmy Stowarzyszenie Moja Ostoja. To mieliśmy jednomandatowe okręgi wyborcze. Ja jestem skrajnym zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych i myśleliśmy po prostu, że każdy obywatel ma prawo wystawić siebie, zebrać 30 podpisów i wystartować. W chwili obecnej mamy, no niestety mamy tą ordynację proporcjonalną, no i z kimś trzeba się dogadać. Jako, że jestem raczej przeciwnikiem partii politycznych, współpracy z partiami politycznymi, próbowałem nawiązać różnego rodzaju współpracę z różnymi stowarzyszeniami. No niektóre stowarzyszenia jednak odmówiły współpracy, uznając, że lepiej pójść w większym bloku z partiami, czy z tym największym stowarzyszeniem pruszkowskim, który od 20 lat rządzi naszym miastem. W związku z tym nawiązałem współpracę z Pawłem Makuchem i wiele naszych celów się pokrywa. Niektóre właśnie dzielnice, takie jak moja, jest pozbawiona tej przyjemności, nazwijmy to. Pan prezydent, jeden z prezydentów mówi nam, że jak to powiedziane było, że na Ostoi nie ma tradycji spotykania się. No, nie wiem jak do tego podejść, ale no, będziemy się starać i mam nadzieję, że jeśli Paweł wygra te wybory i w Radzie będziemy mogli przeforsować budowę właśnie tego rodzaju miejsc, spotkań, gdzie również będą mogli się realizować zarówno ludzie młodzi, jak i starsi. Jak już jestem przy osobach starszych, warto zwrócić uwagę, że oczywiście miasto Pruszków stara się zrobić jak najwięcej dla ludzi starszych. Jednakże mamy taki program Senior Vigor,
organizowany przez, znaczy organizowany, ponieważ to jest program, który powstał przy udziale Ministra Pracy i Polityki Społecznej, gdzie daje 80% dofinansowania na stworzenie domów seniora, klubów seniora. Proszę zwrócić uwagę, że po przeanalizowaniu wszystkich wyników naborów 2015-2018 w żadnym z nich nie ma miasta Pruszkowa. Nawet nie składali wniosku. Na szczęście sytuację ratuje starosta, który w zeszłym roku złożył wniosek i zostanie utworzony dom seniora dla 30 osób. Jeśli chodzi o rozwój, no to jest ja akurat przez większość swojego życia pracowałem w Ministerstwie Rozwoju, czyli w ministerstwie związanym z funduszami unijnymi i no, po analizie wszystkich rankingów, jak były wykorzystywane zarówno fundusze europejskie, jak i fundusze krajowe. No tutaj mamy właśnie przykład z krajowymi, no to właśnie ten Senior Vigor czy program Maluch Plus, gdzie też dopiero pierwszy raz w tym roku skorzystało miasto Pruszków. Sytuacja wygląda nie najlepiej. W trakcie ostatniej kadencji oczywiście się poprawiło, natomiast do 2014 sytuacja była wręcz tragiczna. Na 267 gmin powiatowych zajmowaliśmy 265 miejsce. Jeśli zaś chodzi o ekologia, to ja też mamy, tu Paweł mówił o sprawie dotyczącej wymiany pieców. Warto też zwrócić uwagę na przykład na wymianę oświetlenia, bardziej proekologiczne. Ja rozumiem, że w urzędzie mogą być osoby, które na przykład nie wiedzą, jak do tego podejść. W związku z tym zaproponowaliśmy taką sytuację. Znaleźliśmy program, który zakłady, istnieje taki fundusz proekologiczny, który finansuje w 80% wymianę latarni na LED-owe, jednakże miasto musiałoby wyłożyć 20%, później te 80% jest zwracane z oszczędności. Zaproponowałem, że stowarzyszenie może napisać taki wniosek, może być partnerem. Na razie taki mały wniosek dla Ostoi. No niestety uznano, że niedawno, 2 lata temu były wymieniane stare oświetlenie jodowe na nowe oświetlenie jodowe i w związku z tym, no nie można, musimy chwileczkę jeszcze poczekać. Pozwolono nam na parę latarni zamontować w okolicy właśnie tego placyku. No i myślę, że to obrazuje, takimi przykładami możemy dużo mówić, jak wygląda sytuacja w naszym mieście. Ja to obserwuję, dlatego też powstało nasze stowarzyszenie, ponieważ obserwowaliśmy, jak wygląda sytuacja w naszej dzielnicy. I wydaje mi się, że Pawłowi z Pawłem warto pójść w tych wyborach i mógłby zrealizować nasze właśnie postulaty. Wiele naszych postulatów, bo to ktoś może zadać pytanie, krytykujecie, a czy coś zrobiliście? No my praktycznie co tydzień coś piszemy do urzędu, tak jak z tym oświetleniem LED-owym, czy usunięto na naszą prośbę jakieś braki samochodów zalegające, zresztą było śmiesznie stojące praktycznie tuż pod domem pana jednego z radnych. Przez rok tam stał, no niestety nic nie można było z tym zrobić, więc my cośkolwiek staramy się robić, ale no niestety jest opór w urzędzie. W związku z tym mam nadzieję, że po tej zmianie będzie można dużo więcej zrobić. No i tak jak dzisiaj powiedział, napisał jeden z internautów na Facebooku, to kieruje właśnie do Pawła, make Pruszków great again. Mam nadzieję, że uda się. Dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tak liczyłem, że Kuba jeszcze powie o zagospodarowaniu przestrzennym, ale chyba wszyscy wiemy, jaka to jest bolączka naszego miasta i to też jest kwestia, którą należy się całkowicie zająć. Proszę Państwa, będę prosił Panią Iwonę o dalszą prezentację
naszego programu. Ja natomiast zanim przejdziemy do prezentacji kandydatów do Rady, pozwolę sobie nieskromnie pochwalić się, że proszę Państwa, złożyliśmy już stosowne dokumenty rejestracji radnych w poszczególnych okręgach na terenie miasta Pruszkowa. Byliśmy pierwszym komitetem, który tego dokonał. Także to też był, nawet z tego punktu widzenia jesteśmy numerem jeden. Mamy nadzieję, że bez najmniejszego problemu tą procedurę przejdziemy. Każda lista do każdego okręgu została poparta przez naprawdę bardzo dużą liczbę mieszkańców. Za to z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałam nie zaufać takim osobom. Wielu z nas już zaufało i zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia do komitetu, bo naprawdę warto. Oczywiście ja wiem, że szereg pytań się zrodziło w Państwa głowie podczas tych przemówień. Dziś nie mamy, właściwie już w tej chwili program nie przewiduje zadawania pytań. Myślę jednak, że po części oficjalnej będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań, rozwijania własnych wątpliwości w cztery oczy, nie tylko tutaj z liderem, ale również z kandydatami. No i właśnie o tych kandydatach warto teraz wspomnieć. Ja przedstawię pokrótce, w zasadzie odczytam imiona i nazwiska osób, które zostały zarejestrowane w poszczególnych okręgach. I tak w okręgu pierwszym, na miejscu pierwszym Natalia Justyna Siatecka, Marta Jasińska, Paulina Wiktoria Grubek, Adrian Zatoń, Bożena Okuń, Mariusz Grzegorz Wrzesiński, Tomasz Kuleczka. Okręg drugi. Ja sobie tutaj też mam. A może Pani powiedzieć o tych okręgach, które dotyczą, to było pojaśnić. Tak, zaraz przejdziemy, ale żeby nie przedłużać, to ja tutaj zaraz dam jeszcze do głosu, dopuszczę lidera, jakby ja przedstawię na razie nazwiska, imiona i nazwiska osób, które zostały zarejestrowane, natomiast Pan Paweł dalej udzieli informacji na ten temat. Okręg drugi. Jakub Roman Kotelski, Grzegorz Podgórski, Marta Magdalena Moszczyńska, Iwona Anna Paradowska-Syga, Piotr Stefanow, Rafał Michał Szyndler, Patryk Zatoń, Renata Sołtysiak. Zaraz te okręgi będą przybliżone tutaj przez przedstawiciela. Okręg trzeci, Paweł Stanisław Makuch na miejscu pierwszym, Grzegorz Jan Szachogłuchowicz, Tomasz Sławomir Siwiński, Krzysztof Paweł Pykało, Izabela Elżbieta Wierzbowska, Wiesława Danuta Zaśko, Ewelina Magnuska, Rafał Antoni Halik. Okręg czwarty, Eliza Agnieszka Kurzela, Michał Brzeziński, Rafał Mikołaj Soja, Robert Aleksander Cychowicz-Korzeń, Kamil Michał Reszka, Anna Wasilewska, Sylwia Ewa Magnuszewska. I teraz poprosimy jeszcze Pana Pawła, jeżeli ktoś ma pytania, to no, minutka. Proszę Państwa, okręgi wyborcze, numery okręgów wyborczych pokrywają się z numerami okręgów wyborczych ustalonych do wyborów samorządowych. I tak, okręg numer jeden, będę mówił już w zupełnie skrócie, nie używając oczywiście terminologii zachodnia granica miasta od gminy. Okręg numer jeden, Gąsin, Żbików, Bąki, okręg numer dwa, mam Tworki, Michałowice, Malichy, przepraszam, powiem w głowie, Tworki, Malichy, Ostoja, tutaj do Wojska Polskiego. Okręg numer 3 możemy określić, że jest to Śródmieście i okręg numer 4, proszę Państwa, jest to osiedle Staszica i osiedle Bolesława Prusa. Z trzech pierwszych okręgów, czyli oczywiście. Szybko, slajd i który okręg? I wszystko wiadomo. Tak jest. Okręg pierwszy. Gąsin, Żbików, Bączyn. Z tego okręgu wybieranych będzie 6 radnych. Okręg numer 2. Tworki, Malichy, Ostoja, Wyględówek, do granicy z gminą z Komorowem do Wojska Polskiego. Okręg numer 3. Śródmieście.
i okręg numer 4, osiedle Staszice, osiedle Bolesława Prusa. To jest jedyny okręg, z którego będzie wybieranych 5 radnych. Z 3 pozostałych mamy 6, tutaj 5. Rada liczy 23 osoby. Dalsze pytania to prosimy już na części oficjalnej, dlatego że troszeczkę nam się przedłuża. Natomiast myślę, że szereg pytań się wrodziło w Państwa głowie, więc zapraszamy troszeczkę później do indywidualnych rozmów. Nie wiem, czy jeszcze Pan Paweł chciałby, żeby ktoś przemawiał, czy już kończymy. Zapraszamy. Tak, tak. Drodzy Państwo, i właśnie kończąc tę część oficjalną konwencji, jeszcze raz może podsumujemy, iż Komitet Wyborczy Wspólnie Pruszków Rozwijamy działa pro bono Pruszków, co oznacza dla dobra Pruszkowa. Proszę Państwa, są to ludzie, którzy chcą, aby Pruszków się rozwijał. Ludzie, którzy są otwarci na zmiany. Którzy mają, zachęcamy wszystkich tych, którzy dzisiaj są tutaj na sali, do wstąpienia w szeregi komitetu. Oczywiście zapraszamy wszystkie osoby, które mają koncepcję zbieżną z założeniami komitetu. Jesteśmy ponad podziałami. I naprawdę warto zaufać takim osobom, drodzy Państwo. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy, że zechcieliście dzisiaj uczestniczyć w tym wieczorze. To jest pierwsza tego typu konwencja. Wiem, że jeszcze jest jakaś planowana wkrótce. Komitet Wyborczy Wspólnie Pruszków Rozwijamy zaprasza Państwa serdecznie już dziś na kolejne spotkania. Bardzo nas interesuje oczywiście, co Państwo sądzicie o tych założeniach, o tym programie, który przedstawiony został przez Pana Pawła Makucha. Dlatego zostańcie jeszcze chwileczkę z nami. Zapraszamy. Bardzo, bardzo dziękujemy za udział. Do zobaczenia.